takie ujęcie super zrobimy na początek prezentacji tego naszego TGX. Otwieram bramę, bo będzie jaśniej, jest tutaj. Nie będę przecież brał lamp, żeby pokazywać, obchodzić samochód dookoła, także otworzyłem tą główną bramę i dzięki temu mamy jaśniej. No to tak, od czego by tu zacząć? TGX, jaki jest, każdy widzi. 2012 rok, Efficient Line, 480 koni. No niestety, wczoraj były dokonywane prace warsztatowe, no i troszkę się tutaj nam pobrudziło, trzeba będzie ładnie go jeszcze raz wyczyścić. TGX 18480 Efficient Line, tak jak mówiłem, czyli większość wie, kto nie wie, 18 oznacza DMC, czyli 18 ton ciągnik siodłowy, 480 koni mocy. No a Efficient Line, no to jest ten, powiedzmy, pakiet obniżający spalanie, taki ta nowocześniejsza wersja z końcówki, powiedzmy, tych produkcji, tych TGX-ów, jeszcze w tym starym wyglądzie, 2012 rok, bo w 2014 roku już weszły troszeczkę ten nowszy ten lift, powiedzmy. Chromy by trzeba było troszkę przeczyścić, ale tak poza tym lakier ok, jak najbardziej, błyszczy się ładnie, jeszcze oczywiście go wypolerujemy. Koła też jak najbardziej w porządku, żadnej rdzy, znaczy no tam jakieś minimalne ogniska, ale to też wiadomo, sobie można z tym ze spokojem bez problemu poradzić. Tutaj te łapy od baków trzeba by pomalować, no ale tak jak widać, no naprawdę samochód jest w bardzo dobrym stanie. Zaraz zresztą wejdziemy do środka, to wszystko sobie ze spokojem obejrzymy. No od czego co by też trzeba było podkreślić, no to jest loadek. No, loadek, czyli poduszki z przodu, poduszki z tyłu. Odwrotnie, poduszki z przodu, poduszki z tyłu, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, prawdopodobnie planujemy do niego założyć podnoszone siodło. Akurat w tej chwili ma naczepę standardową podłączoną. Tak tutaj tylko chwilowo, bo po prostu przeciągał tutaj na warsztacie, bo tutaj były w tej naczepie robione tarcze. Więc przeciągał tylko po prostu tą naczepę, no ale tak, kurczę, szczerze powiedziawszy, jakiejś tragedii nie ma. Ciekawe, jakby to z chłodnią wyglądało i paleciara trochę będzie nisko, no ale no to też troszkę to siodło podniesiemy i będzie ok. I teraz tak czy siak, teraz raczej w pierwszych dniach będzie pracował z Megą, więc też nie ma jakiegoś tam szczególnie z tym problemu. Teraz na chwilę przerwałem, bo chcę sprawdzić dźwięk, bo miałem słuchawkę w uchu i przez tą słuchawkę się dźwięk nagrywał. Nie wiem, jaki dźwięk jest lepszy, czy z słuchawki, czy tak bezpośrednio z telefonu. Dobra, zostaniemy tak bez słuchawki, chyba jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Także idąc dalej, oglądając ten pojazd, no tutaj mamy wgniecenie, nie? To widać było od razu w pierwszych ujęciach, jest w drzwiach, jest wgniecenie. Tutaj ten plastik uszkodzony, no ale nie będzie chyba tego, nie będziemy tego chyba robić. Tu jeszcze oprócz tego był ten plastik, nie brakowało tej, nie wiem jak to nazwać, brewki, łezki, no po prostu dokładki do zderzaka. No brewka, łezka to raczej by była nad lampą, no to jest pod zderzakiem, czyli tej dokładki brakowało, była uszkodzona, znaczy jest w środku w kabinie, no ale tam połatana, no to wywaliliśmy. No i tutaj też widać, ten stopień jest uszkodzony. Ten stopień będziemy wymieniać, no bo to jednak jest, to brzydko wygląda. To może też wymienimy, no ale to jakiejś tam późniejszej fazie. No tutaj tak samo też, nie ma absolutnie tragedii, jeśli chodzi o koła, nie trzeba na gwałt malować, no, na przykład w aktrosach trzeba na gwałt malować, a tutaj tego problemu nie ma. No na gwałt, a już aktrosy od października jeżdżą i nadal koła nie pomalowane, no ale standardowo brakuje czasu. I tak to się tutaj prezentuje, no tak chaotycznie będę mówił, ale tak powrócę, co mi się przypomni, co mi się rzuci w oko, to od razu będę mówił. Tak, klocki tarcze nowe, przód, tył, praktycznie brakuje śladów zużycia, nie ma śladów zużycia. Opony co prawda chińskie, ale no dużo mięcha jeszcze, także ze spokojem polatają, tak samo z przodu, jak najbardziej. To jest też między innymi to zaważyło, że właśnie, nie, tu są sawy z przodu, no w bardzo dobrym stanie sawy, także jak najbardziej git. Tutaj jest urwany przewód od prądu, to musimy wymienić, no i podest, nie? Tylko też by z naczepą nie jechał, tylko tutaj to przestawiał, więc to nie było używane tylko typu warsztacie, ale jak widać, jest ten podest poderwany, no to też wiadomo, to trzeba zrobić, no bo prędzej czy później można o ten podest pozrywać przewody. No to chyba by było, jeśli chodzi o zewnątrz,
wszystko. Jak patrzę, reflektory ma w świetnym stanie, nie wiem czy wymieniany, ten to wygląda jakby był zupełnie nowy, bo nawet jak go oglądałem pierwszy raz, to sprawdzałem czy w ogóle jest szkło. Jest tak, tak czyściutkie, to tutaj troszkę gorzej wygląda, ale też jak najbardziej w porządku. Także taki powiedzmy jeszcze rzut w odległości. No mówię, prezentuje się naprawdę świeżo, jednak na to, że to jest 12 rocznik, świeżo i raczej chyba nie ma się jakoś szczególnie czego wstydzić takim autkiem sobie jeżdżąc. Dobra, aha, tu widzicie, taka ciekawostka. Chyba rzadko kiedy spotkałem Mana, znaczy rzadko kiedy spotkałem, nie spotkałem chyba Mana, nie widziałem, żeby miał tą osłonę tutaj na pompę do podnoszenia kabiny. Naprawdę, to jest już wyjątkowo rzadki temat, wszędzie wszyscy to gubią. Tutaj w tym Manie jest i mało tego, jest tu chyba właśnie zapasowa ta klapka, miałem to sprawdzić, więc może sprawdzimy to live od razu, czy to jest to, bo już zgłupiałem, czy by to było to. Tak, to jest to. Nie, to nie jest to. Aha, no dobra, ale grunt, że ta klapka jest, ale do czego ta ślepka, to już nie wiem, dojdziemy, w każdym razie jest. W każdym razie jest, no tutaj to taki jest nam, jak w brudnych ciuchach przykrywamy fotele, żeby nie pobrudzić, wiadomo. No niestety jakoś szczególnie, no dobra, zapalę światło, to troszkę lepiej widać. Fotele też w super stanie, można powiedzieć. No, widzicie, niechcący nacisnąłem i przestałem nagrywać, także nawet nie wiem w sumie co się nagrało. Jeszcze raz, fotele w stanie bardzo ładnym, można powiedzieć, no, absolutnie nic nie zniszczone. Można powiedzieć, że w aucie naprawdę utrzymuje się taki zapach, można powiedzieć, że prawie, że przypominający nawet zapach nowości, mimo tego rocznika. Także tata też to potwierdza, osoby, które oglądały tak samo. Nie ma jakiegoś takiego zapachu starej ciężarówki, tylko wręcz przeciwnie, prawie że zapach nowości, także też jak najbardziej na plus. Tu teraz na szczęście tego nie widać, bo on jeszcze nie był sprzątany, nie był jeszcze przygotowany tak dokładnie dla kierowcy, więc nie widać tego, że tutaj no niestety te plastiki wymagają czyszczenia, no ale to wiadomo, że nie jest idealnie, ale też nie jest absolutnie tak, żeby jakoś tu się brzydzić tym jechać. Absolutnie nie. Ślady z użytkowania. Wytarty przełącznik zmiany skrzyni biegów. No bo wiadomo, skrzynia automatyczna. Jak widać też podłoga wymaga czyszczenia. Tak samo też jest wytarty tutaj przełącznik do świateł. Ale za to kierownica, no wiadomo, jest wytarta, ale nie wiem, czy tam pamiętacie, jak ja na którymś z odcinków mówiłem, że jak to jest, że w większości takich samochodów, gdzieś jak się z komisu przyprowadza, to kierownica czarna, normalnie tylko pokrowce zakładać, bo nawet nie idzie tego wyczyścić, a ta kierownica jest czysta, ta kierownica jest w porządku. O ten samochód naprawdę ktoś dbał, więc to jest duży plus. Na plus też świadczy na przykład to, są takie małe pierdoły, na które akurat też ja zwracam uwagę, że druga para kluczyków niezgubione. Do tego, nie wiem, tu jest, kluczyków jest masa, ale kluczyki działają. Od korek, od AdBlue, oba baki zamknięte normalnie na kluczyk, wszystkie te zamki działają. Także też widać, że naprawdę ten samochód pod takim kątem jest zadbany. Też tutaj mamy ładną półkę, wszystko jest takie czyste, zadbane, nieponiszczone, niepowłamywane, także tu jak najbardziej na plus. Podsufitka też jak na Mana, no stan super moim zdaniem, nie ma, w sensie jak na Mana, bo przynajmniej na tych naszych TGA tam powieszany ten materiał tutaj absolutnie nie, zasłonki nic nie brakuje. Podłoga nie jest wyczyszczona, więc można sobie ze spokojem stanąć. Zasłonki są, szyber, dach. Tutaj brakuje od schowka zameczka, ale za to normalnie działa, jest światło w środku, działają te oświetlenie schowków działa. Kurczę, nie wiem, tak się zastanawiam, czy może nie podjechać trochę do przodu, żeby to było lepiej widać, chociaż nie jest źle. Tutaj też widzicie, jest to właśnie ten plastik pod zderzakiem, tu w środku apteczka, gaśnica, to są takie małe elementy, które widać, że ktoś dbał, to nawet ja tak nie mam, w większości samochodów brakuje wielu elementów, jakiś coś nie otwiera, nie zamyka, nie świeci, ja tutaj wszystko działa, więc spoko. No, lodówka to jest ten, lodówka działa, ogrzewanie postojowe też działa, lodówka to jest ten, wiadomo, ten starszy model z tą wystającą lodówką. Tak wiem, przez filtr powietrza, który jest w ten sposób, tutaj w tym miejscu się znajduje, no ale nie jest to też jakieś tam szczególnie
już uciążliwe, się przyzwyczailiśmy, to też nie brakuje, mamy ten kosz na śmieci, ala, mamy ten, tutaj tą płeczkę, ten schowek, także też jak najbardziej na plus. To pusto, tutaj jest ten schowek, jest ten brudny, tam są normalnie narzędzia, klucze pozostały, także klucz do podnoszenia kabiny. No naprawdę, naprawdę mocno, mocno na plus w tej kwestii. No i tutaj jest, no, powiedzmy, biedniejsza wersja wyposażenia, bo tu ma tylko zaślepki, a tylko jedna szuflada, płeczka tutaj na kubek to miejsce. Radio oryginalne, wszystko działa, wszystko jest ok, klima też, bez zarzutu. Nie wiem, teraz tylko działam kluczyki. Zaraz znajdę kluczyki, to go odpalimy chociaż na chwilę, zobaczymy jak pochodzi. Zobaczymy też kwestię akumulatorów, bo... Okej. Pojazd, dane kontrolne. Napięcie akumulatoru 24,6. Tutaj miały być akumulatory do wymiany. Kupiliśmy akumulatory, okazuje się, że akumulatory są w porządku, bez zarzutu. Praktycznie cały czas trzymają. Coś tu wyświetla usterka pokładu, komputera pokładowego, to trzeba będzie sprawdzić o co chodzi, podłączyć go pod komputer właśnie. No i tutaj mamy, w tym jednym manie też to mamy, ta coś tu trzeba przykręcić, podkręcić, żeby nie latała ta płyta. Zaraz tylko zobaczę, czy coś nie leci czasem pod kołami, czy można ruszyć ze spokojem. To podjadę jeszcze tutaj ten kawałek do światła, do drzwi w sensie, do bramy i sprawdzimy. I pokażę jeszcze wnętrze. Dobra, siodło zapięte. Jak to w razie w ogóle, wiecie jak to na warsztacie jest, nie? Coś będzie leżało pod kołami i za chwilę z głupiej prezentacji się zrobi zarąbisty problem, więc... więc lepiej obejść samochód. Dobra, tutaj wydaje się, że jest wszystko w porządku. No a właśnie, tutaj widzicie, stoją nowe akumulatory i nie wiadomo teraz, kurczę, co z tym zrobić, bo akumulatorów zwrócić nie można. Wiesz, w sumie, a te są dobre i też taka lipa, ale chyba tak myślę, że zrobimy w ten sposób, że te nowe akumulatory do tego mana tutaj wsadzimy, zapomnimy o temacie, a te akumulatory, skoro są dobre i one się fajnie zachowują, to zostawimy je właśnie na tym, na serwisie mobilnym, będziemy je doładowywać i w razie co, no, przydadzą się na pewno awaryjne akumulatory, no. Tylko będzie trzeba pilnować, żeby je doładowywać, żeby ich nie po prostu nie zepsuć. Staniem. No. Ta blacha. Tak, kupia. Ale dźwięk wyjątkowo niepokojący. No tutaj ten przewód już urwany leży, gotowy do wymiany. Mamy tych przewodów trochę, to... Ale ciśnienie jeszcze za niskie, jak to man? Jak to man? Tu w TGX-ie już, tak jak tym miałem, tym testowym, w tym TGX-ie testowym, kierownica jest tutaj z przycisku sterowana, nie tak jak w TGA, tutaj w podłodze. Tak, wiem, że wielu nam mana narzeka, nie wiem też w sumie z czemu, no na Magnumkę zresztą też wiadomo, nie wiem dlaczego, ale... Moim zdaniem bardzo fajna pozycja za kierownicą, wygodne fotele, cichutko, zawieszenie na poduszkach sprawia, że ten samochód płynie, jedzie się bardzo wygodnie, no lusterka są, no nic nie zrobimy, lusterka są, tak w nawiązaniu już humorystycznym, lusterka są duże, faktycznie mogą troszeczkę ograniczać widoczność, bo tutaj ta przerwa jest mała, no trzeba faktycznie na to zwracać uwagę. Tutaj nie ma żadnego przelotu, praktycznie nic nie widać, jest lusterko, słupek jest lusterko od razu, ale mi się to bardzo podoba, te lusterka są duże, ciężarówkowe, jak najbardziej ok. W manie pamiętam, że jak miałem tego testowego mana, tego nowszego, bo to był 18 rocznik, to dzwoniłem do kolegi zapytać, gdzie tu się sprawdza poziom AdBlue. A tu widzicie taka ciekawostka, że na jednym przycisku, tylko na jednym zegarze, tylko trzeba włączyć przycisk, jest raz AdBlue,
raz paliwo, no ale no kurczę, no niestety to jest minus tych wszystkich manów, że one bardzo długo pompują. Jeszcze nie nabity. Duża, gruba kierownica, też zawsze ja o tym mówię, że to jest na plus dla mnie. No i prosta deska rozdzielcza jak w autobusie. Jedni powiedzą, że to jest takie faktycznie, no żadnego designu w tym nie ma, żadnej jakiejś nowoczesności, nic, że właśnie w Scanii czy w Volvo, gdzie ta deska tak nachodzi, powiedzmy, na kierowcę, że to tak wychodzi do środka, że taka wyspa tu się wręcz robi, że to tak fajniej wtedy wygląda. No owszem, fajnie to wygląda, no ale znowu z drugiej strony, żeby tutaj wyjść i żyć po kabinie chodzić, no to znowu wygodniej jest, jak tutaj, jak tego nie ma. Jest. I też jest taka wielka przestrzeń, bo to nie jest najwyższa kabina, wielka przestrzeń. Przynajmniej takie wrażenie masz, że w dużej przestrzeni tutaj to nie jest najwyższa kabina, to jest ta kabina XLX, a i tak jest bardzo przestronnie. Też o tym nie mówiłem, no ale też pokazywałem to w TGA, pokazywałem to w tym testowym, no nie będę powtarzał, te schowki są z boku tam, na ścianie i analogicznie z drugiej strony są też takie same schowki. Dobra, no to powiedzmy, że prawie że napompował. No i dobra, nie będę tam dalej wyjeżdżał. I tak się wnętrze prezentuje. Jest troszkę jaśniej. To można sobie obejrzeć. No, o tym nie wspomniałem. Istotny w sumie element. Łóżko na ścianie zamknięte. Wielu to krytykuje. Ja też to krytykowałem bardzo. Zwłaszcza też, że głupio to wygląda, to łóżko, które nie ma żadnego obicia pod spodem i widać te klepki drewniane. To jest dla mnie duży minus. Ale sprawdzałem w tamtym manie, teraz się tego nie chcę sprawdzać, ale sprawdzałem w tym testowym, można położyć to łóżko normalnie na leżąco i cofnąć fotel i jechać z opuszczonym łóżkiem, nie ma problemu. W TGA tak samo, w TGA znowu, przynajmniej obu tych TGA, które mamy, to jest normalnie materiał od spodu i nie widać tych klepek, no to jest fatalne dla mnie, to nie wiem, może sobie, znaczy to wiadomo, to nie jest też coś, co trzeba to zrobić, no chyba, że kierowca będzie chciał, bo to mniejsze. Prawdopodobnie jak ktoś jest większych rozmiarów, ktoś jest wyższy, nie wiem, tęższy, to będzie miał z tym problem, żeby ten fotel odsunąć wygodnie do jazdy i mieć łóżko położone, ale przynajmniej będąc moich gabarytów, no to jest to możliwe. O, tu teraz tak patrzę po tamtej stronie, bo w TGA tego nie ma, tu mamy takie schowki fajne, tutaj pęknięte standardowo, ale to kosztuje. Przepraszam, znowu nacisnąłem jeden guzik i przerwałem nagrywanie. Mówię, że grosze kosztuje, można to wymienić. Dobra, cofniemy tak delikatnie, nie za bardzo, bo tam jakieś pierdoły widziałem leżały za samochodem. To nie będę. Nie będę ten. Aż by się chciało jechać w trasę. Dobra. Podświetlony przełącznik zmiany skrzyni biegów, znaczy zmiany biegów, niestety wytarty. No tu jakieś śmieci, dobra, zostawmy to. No widzicie, szkoda, że kurczę, że zapalę może światło, cofnąłem, tego nie pokazałem. Też to, te elementy, takie ala balustradki, to też w większości manów zniszczone, wyłamane, pogubione, to tutaj jest. Tutaj też na tej centralnej, tej środkowej konsoli, powiedzmy, zapalamy światło. I szyby się steruje też tutaj stąd. Tutaj ten przełącznik szwankuje. A nie, już nie, już się naprawił. Bo jak wracaliśmy nim, to szwankowo teraz już działa. I wtedy też mówiliśmy, że nie ma problemu, bo w razie co można otworzyć tym środkiem. Bo wszystkie inne przyciski na tym panelu działają. Tylko to otwieranie szyby nie działało. Już działa, więc fajnie. Zamykanie działa? Tak, zamykanie działa, super. Ten panel... Nie wiem jak w TGX-ie, ale przynajmniej w TGA to jest pięta achillesowa. Tutaj wystarczy, że naleci chociaż trochę wody, to zaraz się wszystko tutaj psuje. W
W sensie trzeba uważać, jak pada deszcz, otwierasz drzwi, żeby tu woda nie naleciała, bo jak naleci woda, nie mówię jak w TGX-ie, może to jest poprawione, może jakoś jest uszczelnione, ale w TGA jest momentalnie do wyrzutu, no może nie momentalnie, ale jest, mogą pojawić się problemy, jeszcze jakieś jaja w stylu, nie wiem, same się lusterka będą przestawiać, nie wiem, nie będzie grzania, nie będą się szyby otwierały, no po prostu kłopoty, mówiąc najprościej, z tego tytułu mogą się pojawić. I podsumowując, czy na podsumowanie jeszcze ostatni rzut na Manika, nie powiem, bardzo mi się podoba, byleby tylko praca była i wszystko dobrze się układało. Tak się prezentuje MAN TGX 2012 rok. Czegoś nie powiedziałem jeszcze o roletach zewnętrznych na przednim szybeniu, bo nie powiedziałem, no ale to jest też nic takiego specjalnie dziwnego. Są też rolety boczne. Nic specjalnego, że tak powiem, a już wcześniej o tym mówiłem, na pewno tam przy tych testowym manie, czy przy TGA, to nie ma sensu tego dalej tematu wałkować. Dobra, tymczasem do następnego.